Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak rozwiązałem problem dodatkowych kominów dla filtru podźwirowego Hapetu. Filtry podźwirowe Hapetu są tanie, ale mają jeden mankament. Nie ma dodatkowych, nie można kupić osobno kominów, więc tak naprawdę zostajemy z szeregiem kratek, a bez kominu, przez co moglibyśmy wykorzystać pozostałe kratki. Na rynku jest jeszcze jeden polski producent, który robi filtry podźwirowe. Jest to Aquashut, czy teraz chyba Aquel. Również wykonuje filtry podźwirowe, ale te kratki, kominy delikatnie między sobą się różnią. I to jest właśnie komin Aquela, czy Aquashuta. Niestety nie wchodzi on idealnie w tą kratkę. Jest trochę luzu z jednej strony, więc można go łatwo wysunąć, no i to stanowi jakiś tam problem. Ja rozwiązałem ten problem dzięki spienionemu PCV. Jest to spienione PCV grubości kilku milimetrów, które idealnie wchodzi, jak gdyby można je wsunąć dzięki tej cienkiej grubości tutaj w tą kratkę. Ja sobie docinam to nożem, co jest też plusem tak cienkiego spienionego nożyczkami sobie docinam, co jest plusem tak cienkiego spienionego PCV, więc przycinam sobie kawałeczek, z którego zrobię ramkę, na której zamocuję komin po prostu od Aquashuta. Sprawdzę, czy wchodzi. Zawołam sobie krzywo trochę przyciąłem, więc muszę trochę skorygować. Fajne jest to, że jest cienki, więc można to robić zwykłymi nożyczkami bez żadnych dodatkowych narzędzi. Widzicie, wchodzi sobie tutaj, jest wsunięty. Co teraz trzeba zrobić? Teraz ja to robię tak, że przecinam sobie na szerokość taką krateczkę. Ona tutaj wchodzi. W ten oto sposób, no ale ona musi jakoś zasysać, więc ja tak naprawdę robię sobie z tego taką ramkę, która pozwoli mi zamocować komin nieoryginalny, więc ok, jest sunięta taka ramka, wygląda to tak. Teraz do tego możemy pasować, po prostu przykleić komin Aquashuta Aquela. Ja do tego celu wykorzystam silikon akwarystyczny. Swoją drogą, to jest bardzo fajny patent na przechowywanie silikonu. Zawsze mam jakiś silikon w tubie, ale nie zawsze jest potrzeba używania tuby, albo potrzebne jest bardzo mało silikonu, więc przekładam sobie do strzykawki ten silikon. Strzykawkę wsadzam w woreczek strunowy. Wysuwam lekki wałeczek silikonu, który zapobiegnie wyschnięciu, i dzięki temu ten silikon można przechowywać bardzo długo. Jest po otwarciu woreczka, jest gotowy do wykorzystania, a tak naprawdę nie zużywamy tuby, którą no, trochę trudniej się przechowuje niż taką małą strzykawkę. Ok, czyli co ja robię? Ja po prostu wzdłuż tutaj krawędzi sobie rozłożę, tutaj z tyłu też. Za chwilę to wszystko się ładnie rozprowadzi. Ok. Odkładam silikon. Biorę teraz oryginalny komin. I po prostu ten silikon tak trochę poruszam tym kominem, więc ten silikon się... O, może tak będzie widać. Trochę poruszam, jest ten silikon się rozsmaruje tej powierzchni i tak zostawiam do wyschnięcia. Od spodu wygląda to tak. No, jeszcze tutaj mogło być trochę węższe z tyłu, ale tak naprawdę nie ma też co robić za wąskiej tej ramki, no na to, że później nie będziemy mogli złapać. Tu jest przykład, który wykonałem jakiś czas temu. Tutaj nie obcinałem tej akurat krawędzi, no teraz już obcinam, to było
To był pierwszy prototyp. Chciałem sprawdzić, czy to rozwiązanie się sprawdzi. Komin trzyma się bardzo mocno. Możemy śmiało używać go w filtrach podżwirowych, czy w takich filtrach, jak ja robię filmik, znajdziecie na moim kanale. Te kominy na Allegro czy w sklepach zoologicznych można kupić już około 2 zł, więc wydatek też nie jest duży, a dzięki temu zyskujemy możliwość wykorzystania kratek podżwirowych filtrów HP-towskich, które nam zostały. Jeśli jeszcze kupimy największy filtr HP-towski i kilka takich kominów, to możemy wykonać swobodnie kilka takich filtrów. Jeśli zaś chodzi o podłączenie Quata Mini, to do tych kominów są również rurki łączeniowe, w które idealnie można wpasować Quata Mini albo głowice typu tam Turbo 500, 700. Nie wiem, jak teraz wyglądają te nowe głowice. Pokazywałem w poprzednim filmie o kominach do filtrów zewnętrznych HP-tu, jak podłączyć Quata Mini. Pokazywałem takie rurki. One też kosztują tam kilka złotych, więc wydając powiedzmy 5-6 zł możemy mieć świetnie działający filtr podżwirowy z resztek tych kratek, które zostały nam po wykorzystaniu oryginalnych części HP-tu. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, pytajcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Jeśli chcielibyście więcej tego typu filmików do it yourself, zapraszam do komentowania. Jeśli macie pomysły na takie filmiki, możecie napisać w komentarzu. Postaram się takie filmy zrobić. To tyle. Pozdrawiam. Cześć!